Mamy tu z polą taką dziwną sytuację. Nie to, że pola zbiera kamienie, tylko pojechaliśmy na łąkę, złapaliśmy myszę, bo oczywiście żarła kocie żarcie i złapaliśmy myszę i pojechaliśmy ją wypuścić. I coś myszy z dupy wystaje. I chyba ta mysza rodzi. Tak, pola rodzi? Rodzi. Dostała czekoladę na drogę od mojej żony. Przy okazji karmienia uciekła. Musiałem ją złapać jeszcze raz. I teraz mam dylemat. No, cóż z tego, jak urodzi na poli węglanie? Coś jej z dupy wystaje. Raz takie coś kotu z dupy wystawały, to było 5 kotków. No i to jest dylemat szmaciarski. Pola, odbieramy poród, czy wypuszczamy myszę? Co robić? Odbieramy poród. Pola już kamienia szykowała, żeby każdego w łebek palnąć. Nie, Pola jest no kill. Tak? No i takie mamy szmaciarskie ginekologiczne zagwozdki. Pola, co robimy z myszą? Wypuszczamy, czy czekamy, aż urodzi? Pola, nie idź tam, bo do rowu wpadniesz. Chodź. Chodź, bo tam osio lata. Czy ktoś widział kiedyś, jak mysza rodzi? Czy to z dupy, co jej wystaje, to jest to? Zżygam się. No i co, Pola, robimy? Co? A może zjemy tę myszkę? Czy nie jemy myszki? Nie? No dobra. Jak Bobas mówi, że nie, to nie. Koniec, kropka. Cuda, panie. Po konsultacji stwierdziliśmy, że wypuszczamy. Podnieś to do góry, bo tata się boi. No, podnieś to do góry. Nie, no. Podnieś do góry, no. Tata się boi. Ja to odchodzę. No. Do góry. Oj. Pola, podnosimy. Podnieś do góry. Pa, pa, pa. Wściekłaś. Chodź, podniesiemy ją. Pa. No. Pa. Pa, 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 pa. Jak poszła? Poszła? Chodź. Już jej nie ganiaj. Zrób papa myszce. Stwierdziliśmy, że nie będziemy porodu odbierać. Nie to zrobi ktoś, kto się na tym zna. Pa, pa! Piona! Pola, piona, chodź. No i git. Pola jest no kill, tak? Pola jest no kill? Jest no kill, no i dobrze.